Gwiazdka z nieba. Co to jest? Paczka? O! Ojejciu, dostaliśmy paczkę! Muszę ją zobaczyć! Przepuść mnie! Większy ma pierwszeństwo, przestań! Mądrzejszy ma pierwszeństwo, puśćcie mnie! Może to mój nowy przepis na ciasteczka? Albo książka, którą zamówiłem! Albo wielki samolot, w którym będę mógł latać! Nie, ja pierwsza! To moje! Ja pierwsza! Orety, spójrzcie, co narobiliście. Mam nadzieję, że się nie zbiło. Myślę, że zamiast się bić, powinniście nauczyć się współpracować. To ona zaczęła! Ha! Ja nigdy się nie biję! Jestem grzeczny! To od mojego przyjaciela, starego odkrywcy. Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. To może być bardzo niebezpieczne. Lepiej otworzę paczkę w pracowni. To gwiazda. Do czego ona służy? List. Tak. O! Tak, stary odkrywca znalazł gwiazdę w odległym, sekretnym skarbcu w głębokiej, ciemnej komnacie, która znajduje się w tajemniczej, bezdennej jaskini, ukrytej w pobliżu dzikiego, wzburzonego wodospadu. Przysyła mi ją, abym dowiedział się, dlaczego nasi przodkowie ją tam zakopali. W bibliotece mam książkę, która może nam pomóc. Nie pakujcie się w kłopoty i jej nie dotykajcie! Ale jeśli nie pakujemy się w kłopoty, jest bardzo chyba nudno! Chyba już czas na ciasteczka. O! Czas na ciasteczko! Ciasteczko! Gdzie są ciasteczka? Nie mogę żyć bez ciasteczek! Wyjdźcie gdziekolwiek jesteście! Kremowy środek, czekoladowy brzeg, pyszne rodzynki muszą być... Gryzmołka? Nie widziałem jej. To gdzie może być? Pewnie dobrze się bawi. Musimy ją znaleźć. To egzaminator 237B. Zbudowałam go, aby sprawdzić gwiazdę. Czarownik powiedział, żebyśmy jej nie dotykali. Nie dotykam jej. Robi to egzaminator 237B. Gdzie jest moja podusia? Tak bardzo chciałbym ją mieć. Chyba jej tu nie było. I co? Kogo to obchodzi? Muszę się dowiedzieć, dlaczego gwiazda wybuchła. Powinniśmy działać według planu, inaczej będzie po nas. Najpierw musimy zbadać gwiazdę, potem zastanowić się wtedy... Jeśli będziemy tyle myśleć, nigdy nie będzie czasu na zabawę. Problem w tym, że ty nigdy nie myślisz, Chciałabym tylko... Bardzo śmieszne. Dlaczego nic nie mówisz? Przestań! Już możesz mówić. Może nie ma nic do powiedzenia? Okularnik zawsze ma coś do powiedzenia. Robi sobie ze mnie żarty. Ha, 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 ale kawał. Już możesz mówić, no dobra. Przepraszam, że powiedziałam, że chciałabym, żebyś zamilkł. Żałuję, że to powiedziałam. Próbuję mówić, ptasi moszczko! O, już mogę mówić. Co się stało? Chciałem mówić, ale nie mogłem. Jak Gryzmołka zażyczyła sobie, żeby nie mógł. I potem nagle już mogłem. Po tym, jak Gryzmołka zażyczyła sobie, żeby mógł. A więc dlaczego kolarnik nie mógł mówić? Nie wiem, ale chciałbym wiedzieć. O! Co powiedziałeś, przytulaku? Cóż, chciałem poduszkę i czary mary, oto poduszka. Potem Gryzmołka dostała swoje życzenia. To śmieszne! Co mogłoby sprawić, że nasze życzenia się spełniają? Gwiazdko! Chciałbym latać! Zomzo! Zomzowie!
Zum Zumie, uważaj! Poproś, abyś umiał sterować! Przytulaku, uciekaj! Szybko powiedz życzenie! Chcę nauczyć się latać! Tadam! Mój najlepszy lot! Zażyczę sobie największe wynalazki na świecie! Ja zażyczę sobie najlepsze książki! Aha, a ja wielkich przygód w dalekich krainach! Będę walczył z ogromnymi potworami i zawsze wygrywał! A ja chcę tylko ciasteczka! Więcej ciasteczka! Dobra, chcę wszystkie ciasteczka na świecie! Szybciej jedzmy ciasteczka! Jest ich za dużo! Jedzcie szybciej! Do wszystkiego, tak myślę. Ta maszyna jest cała moja. Zacznij działać. Ale ona nie miała tego robić. Poczekajcie, chyba wiem, jak ją zatrzymać. Magiczna gwiazdko, chciałbym, aby pojawiła się trąba powietrza i zatrzymała maszynę. Może zatrzymaliśmy maszynę Gryzmołki, ale jak zatrzymamy trąbę powietrzną Filberta? Ojejciu! Wiem! Magiczna gwiazdko, stwórz większą trąbę powietrzną, która zatrzyma trąbę powietrzną Filberta! Kierujcie się do wioski! Magiczna gwiazdko, zatrzymaj trąbę powietrzną! Nie zadziałało! Ja spróbuję! Daj mi! Ja to zrobię! Mogę spróbować? Ja to zrobię! Ja to zrobię! Ja jestem najlepszy! Smoki! Może powinniśmy zrobić to, o czym mówił czarownik? Czarownik? Jest tutaj? Co powiedział? A, że zawsze się bijemy. Niemożliwe, nigdy. Czarownik powiedział też, że powinniśmy współpracować. Każdy przyczynił się do tej trąby powietrznej. Dlatego nie możemy powstrzymać jej oddzielnie. Wszyscy gotowi do współpracy? Czarownik? Jak zobaczy, co zrobiliśmy z pałacem? I z lasem! I z rzeką! Nie martwcie się! Mam pomysł! Gwiazda sprawiła, że wszystko wróciło na miejsce! A, tu jesteście, całe szczęście! A tu jest gwiazda! To dobrze, bardzo dobrze! Znalazłem wzmiankę o gwieździe w jednej z moich książek. Jest tam napisane, że uważano ją za tak niebezpieczną, że musiała być ukryta z dala od człowieka i smoków. Muszę rzucić na nią specjalne zaklęcie, aby nie stanowiła zagrożenia dla tych, którzy niewłaściwie użyją jej wielkiej mocy. Mogłem stworzyć wielki samolot! A ja nie wyczarowałem książek! Na szczęście czarownik nie dowiedział się, co zrobiliśmy. O, wtedy na pewno mielibyśmy kłopoty. A tak, jeszcze jedno. Po tym, jak odesłałem już paczkę, mam nadzieję, że jeden z was wyjaśni mi, dlaczego, kiedy przyszedłem was szukać, cały zamek był w ruinie, a teraz wygląda idealnie. Jestem pewny, że macie jakieś idealne wytłumaczenie.
Thank you.